Przed wyborami parlamentarnymi zachęcamy wszystkich kandydatów do współpracy. Dziś prezentujemy sylwetkę Tomasza Strykowskiego, który kandyduje z trzeciej drogi. Zapraszam na rozmowę. Nowa twarz w lokalnej polityce, Tomasz Strykowski, kandydat do parlamentu. Dlaczego zdecydował się pan kandydować? Dzień dobry państwu. Moje motywacje są dosyć normalne. Przede wszystkim nie chciałbym, żeby moje dzieci, tak jak dzieci większości z nas, czy wnuki większości z nas, wyjechały z tego regionu. Chciałem, żeby tu zostały, żeby chciały tu żyć i żeby im się żyło dobrze. A to można osiągnąć poprzez poprawę tutaj realiów, tylko poprzez politykę. Co to znaczy normalność? Bo to słowo normalność pojawia się i w pana spocie wyborczym, i w różnych informacjach na profilach społecznościowych. No każdy z nas tą normalność rozumie inaczej. Co w tym wypadku znaczy normalność? Normalność w życiu codziennym i normalność w polityce. To mówimy o dwóch sferach życia, które się ze sobą wiążą. Normalność w życiu codziennym to jest coś, czego mi brakuje, czyli zacznę od tego, że dzieci zostają w tym miejscu, gdzie mieszkają, nie uciekają z powodów ekonomicznych do innych regionów kraju lub za granicę. Normalnością jest to, że się słowa dotrzymuje, normalnością jest to, że się chodzi do pracy i się pracuje, normalnością jest to, że się szanuje inne poglądy, rozmawia się z ludźmi, szuka się kompromisów, a nie tylko i wyłącznie forsuje się swoje zdanie. To jest normalność, której mi dzisiaj brakuje. Takie najpilniejsze sprawy, tematy, którymi chce pan się zająć dla regionu? W moim programie wyborczym mam takich 5 zasadniczych punktów. Będę je wymieniał bez ważności. Każda kolejność tutaj nie ma znaczenia. Przede wszystkim transformacja gospodarcza regionu. Za chwilę 2 zdania o każdym z tych punktów powiem. Transformacja energetyczna, to już nie regionu, to jest temat szeroki. Wykluczenie komunikacyjne. Dla mnie jest to punkt najtrudniejszy w programie, to też kilka zdań za chwilę o tym powiem. Współpraca transgraniczna oraz edukacja zawodowa na wszystkich szczeblach. To jest 5 punktów, w których też mam doświadczenie zawodowe, szerszą wiedzę i to są tematy, którymi chciałbym się zajmować. I tak bardzo krótko po 2-3 zdania do każdego z tych punktów. Transformacja gospodarcza, często mylona z transformacją energetyczną, która jest odrębnym punktem. My jesteśmy regionem monokulturowym w zakresie przemysłu. Mamy tylko i wyłącznie przemysł energetyczny i górniczy oraz usługi, handel, nie mamy innego przemysłu. Wcześniej czy później węgiel się skończy. Przecież o tym wiemy, nikt nie potrafi tego tak głośno powiedzieć, podać daty zamknięcia kopalni, elektrowni. No wiemy, 2044. Tak, oficjalnie. Oficjalnie, chociaż przecież rozmawiając w środowisku z kolegami, którzy pracują w kopalni, w elektrowni, często słyszymy, że to będzie dużo wcześniej. Nie znamy prawdziwej, realnej daty. Wszystko jedno, kiedy ta data będzie. To będzie 35 rok, 44. Należałoby przeprowadzić transformację gospodarczą polegającą na tym, że powstanie tu inny przemysł. Inny niż górniczy, energetyczny. A może nie przemysł? Może oddajmy po prostu te tereny naturze? Być może, ale jest to projekt zwany transformacją gospodarczą. Natura, czyli potem turystyka, czyli też dziedzina gospodarki. W jakim kierunku pójdziemy, to powinno szerokie gremium zdecydować. W każdym razie trzeba wyznaczyć ten kierunek i go wdrożyć. A tego dzisiaj nie robimy, bo wciąż kurczowo próbujemy trzymać się ze względów politycznych tylko i wyłącznie przemysłu górniczego i energetycznego. Więc to jest ta transformacja gospodarcza, według mnie najistotniejszy punkt, od którego zależą wszystkie inne, ponieważ udana transformacja gospodarcza oznacza dobrobyt, oznacza miejsca pracy, oznacza rozwój. Dzieci nie uciekają, wtedy wszyscy pracują, są zadowoleni, są pieniądze też na inne cele. Transformacja. Ale zatrzymam się na chwilę przy tym i za chwilę pan dojdzie do transformacji energetycznej, a pracownicy kompleksu Turów, no nie wiem, czy będzie im się podobało to, co pan mówi. Może im się nie podobać, ale pytanie co? To, że dostaną inne, ciekawe, nowoczesne miejsca pracy? To, że ich dzieci tutaj miejsca pracy znajdą i nie będą musiały stąd uciekać. Osoby, które mają powiedzmy 50+, doczekają i tak końca swojej kariery zawodowej w kompleksie Turów. Mówimy o młodszych osobach, które tej szansy nie będą miały i trzeba im otworzyć alternatywę. Nie może być jedyną alternatywą praca w Niemczech lub ewentualnie, nie wiem, odprawa górnicza i siedzenie w domu. Oczywiście, jak ktoś będzie miał taką chęć, zostanie w domu, nic nie będzie robił, jego sprawa. Ale
po pewnym czasie i tak będzie chciał pójść do pracy, bo każdy normalny człowiek lubi pracować, być wśród ludzi. Nie znajdzie tej pracy, jak nie powstanie tutaj alternatywny przemysł. Mhm. Transformacja energetyczna. Jest to często mylone z gospodarczą w naszym regionie. Ale to jest zadanie państwa. Ale pan jako poseł mógłby... Jest to zadanie państwa. Ja podkreślam to tylko w kontekście takim, że my mamy elektrownię. I być może w ramach transformacji powstaną inne technologie, inne możliwości, żeby jednak elektrownię wykorzystać. Może powstanie elektrownia w przyszłości, na przykład atomowa, a może będziemy skazani pozytywnie, negatywnie, ciężko to ocenić, na energetykę rozproszoną. Wtedy powstanie dużo małych miejsc do wytwarzania energii rozsianych po obszarze. Oczywiście mówimy też o OZE. OZE jest przyszłością, ale samodzielnie nie może działać bez stabilnego wsparcia w innych źródłach, jak na przykład atom. Mhm. Jakiś konkretny kierunek by się pan tutaj właśnie w... Nie daję sobie prawa wypowiadania się takiego jednoznacznego. Uważam, że w tej chwili kierunek rozwoju energetyki jeszcze nie został jednoznacznie określony. W moim przekonaniu jesteśmy skazani na atom plus OZE. To jest moje przekonanie. Tutaj by pan widział takie rozwiązania właśnie? Tak. Małe reaktory? Małe reaktory oraz OZE rozsiane po obszarze, różne OZE, nie tylko fotowoltaika, której wcale nie jestem zwolennikiem, bardziej energia wiatrowa. Mhm. Dobrze, kolejne punkty? Omówiliśmy transformację gospodarczą, transformację energetyczną. Kolejny punkt to jest współpraca transgraniczna w obszarze transformacji gospodarczej przede wszystkim. Jeżeli zdecydujemy się zmieniać ten region, to możemy to zrobić tylko wtedy, jak wpłyną do nas środki europejskie. Jest to wielkie wyzwanie, oznacza bardzo dużo, jest związane z dużymi kosztami, niewyobrażalnymi dla budżetów samorządowych, jest to nierealne. I taka transformacja musi być powiązana z transformacją gospodarczą, którą robią nasi sąsiedzi. Oni wyznaczyli już pewne kierunki, my nie musimy ich kopiować, ale możemy się od nich uczyć i w niektórych dziedzinach możemy się połączyć. Możemy kopiować, czemu nie, jeśli niektóre, są dobre. Niektóre nie pasują do nas, ale dam kilka przykładów ze strony niemieckiej, które mi się bardzo podobają. Postawili koledzy z zagranicy, tutaj z Danysy Łużyckiej, na naukę. Powstają, jak wiecie zapewne państwo, instytuty naukowe związane z wodorem, z astrofizyką oraz inne. Przenoszone są też tutaj w region urzędy centralne z Berlina. To też jest dobry kierunek, bo to ożywia region. Rozbudowana ma być uczelnia wyższa, więc to są na pewno rzeczy, które możemy kopiować. Jeżeli chodzi o przemysł, to kopiowanie nie jest potrzebne, bo wtedy powstanie konkurencja. Myślę, że powinniśmy wypracować inny przemysł i warunki dla powstania innego tutaj przemysłu, ale w oparciu na przykład o wyższe uczelnie, które są w regionie i po polskiej, i po niemieckiej, i po czeskiej stronie. Mm-hmm. No i stawia pan na transport lokalny. Transport lokalny jeden z najtrudniejszych. To jest temat globalny. Temat dotyczy całego kraju. Nie ma na dzisiaj, jak wiemy, skutecznych rozwiązań. Wszystkie możliwości wiążą się zawsze z pieniędzmi, więc konsekwencja jest taka, że najpierw potrzebny nam jest rozwój gospodarczy, żeby jakieś pieniądze się pojawiły. Wtedy możemy sfinansować komunikację publiczną. Ale zanim te pieniądze się pojawią, nie ma komunikacji publicznej, tereny wiejskie i prowincja wymiera, co nie pozwoli z kolei na rozwój gospodarczy. Zatem należałoby znowu pozyskać środki zewnętrzne w ramach transformacji naszego regionu na poprawę tej komunikacji, po to, żeby ludzie, którzy mieszkają w małych miasteczkach i na wioskach, mogli tu w przyszłości też pracować, żeby nie byli wykluczeni i żeby się osiedlali na tych miasteczkach, w tych miasteczkach i na tych wioskach. Mm-hmm. No właśnie, ten temat przyszłości i dzieci i młodzieży to jest... jest ostatni punkt, który chciałem poruszyć. Jedna kadencja może być mało. Jedna kadencja, dziękuję za podpowiedź. Jak państwo wiecie, moja partia Polska 2050 Szymona Hołowni postawiła sobie cel budowania polityki długoterminowej, czyli ten przysłowiowy rok 2050. Myślę, że nawet dwie kadencje to jest mało, że potrzeba naprawdę pokolenia, żeby te problemy rozwiązać. Tu nie ma prostych i krótkich rozwiązań. Mhm. Znaczy sporo problemów może być rozwiązanych dzięki temu, jeśli uda nam się zostawić właśnie dzieci i młodzież tutaj w regionie. Tak, bez tego i pracodawcy, też jestem pracodawcą, to państwo wiecie, jestem szefem organizacji pracodawców naszego powiatu. Wszystkie firmy, ale bez jednego wyjątku, mają problem braku siły roboczej, czyli młodzieży, młodych ludzi.
Wiąże się to z kolejnym punktem, który chciałbym omówić, ze szkolnictwem zawodowym wszystkich szczebli, od klasycznych szkół zawodowych poprzez wyższe szkoły zawodowe. Jest to temat, który znowu moglibyśmy rozwiązać w połączeniu częściowo, w połączeniu z transformacją gospodarczą, gdyby pojawiły się pieniądze zewnętrzne, co jest uwarunkowane, jak wiemy, podaniem konkretnej daty zamknięcia kopalni i wdrożenia programów europejskich. Gdyby się pieniądze na to pojawiły, można myśleć o rozbudowie szkoły wyższej w połączeniu z sąsiadami z Niemiec, czyli takiej międzynarodowej szkoły. Byłaby ona atrakcyjna dla ludzi spoza regionu. W Słubicach już taka funkcjonuje. Od lat, tak. U nas takiej nie ma. Są to bardzo duże pieniądze. Kwoty są, myślę, że przekraczające miliard lub 2 miliardy złotych w długim terminie. Takich pieniędzy nigdy tu lokalnie nie znajdziemy samodzielnie. To jest jedno, to szkolnictwo zawodowe specjalistyczne, a dwa to szkoły klasyczne zawodowe, które w tej chwili praktycznie no, nie działają. Jak wiemy, od lat 90. były systematycznie zamykane, likwidowane. Młodzież też nie chciała pracy fizycznej wykonywać. Dzisiaj się realia zmieniają. Opłaca się być fachowcem w konkretnej dziedzinie, ale nadal to młodzieży jest za mało. Nawet jak się otworzy klasy i znajdą się na to pieniądze, to jeszcze trzeba tę młodzież tutaj mieć na miejscu. Więc to jest to proces bardzo złożony, skomplikowany, wielowątkowy i musi być realizowana ta strategia na wszystkich płaszczyznach równolegle. Mm-hmm. Co skłoniło przedsiębiorcę, wieloletniego przedsiębiorcę z terenu Zgorzeleckiego, powiatu Zgorzeleckiego, żeby kandydować i żeby, domyślam się, w jakiejś części porzucić swoją pracę zawodową? Nie porzucam mojej pracy zawodowej, ale fakt, że mam mniej czasu na jej wykonywanie. Przez te lata udało mi się zbudować u mnie w firmie zespół ludzi, którym mogę powierzyć samodzielne funkcje i dosyć sprawnie to idzie. Jednak nadal jestem z moją firmą związany. Pracuję też zawodowo po drugiej stronie Nysy. A co mnie skłoniło? Konsekwencje już sama pani wspomniała, jakie są. Mniej dopilnowania, mniej czasu dla działalności zawodowej. Ale na sam początku powiedziałem, ja jestem zmęczony taką polityką, jaka jest. Uważam, że moja firma, jak większość innych firm, za jakiś czas przy takiej polityce, jaką teraz mamy, straci rację bytu. Raz, że nie będziemy mieli młodych ludzi do pracy, rąk do pracy, a dwa, gospodarka wcześniej czy później przy takim populizmie, przy takim rozdawnictwie, wcześniej czy później za to zapłaci, a w pierwszej kolejności małe, średnie firmy. To ta jedna motywacja. Druga, ja mam dzieci, córki i nie chcę, żeby stąd wyjechały. Więc to jest moja największa motywacja. W pierwszej kolejności jestem ojcem, potem przedsiębiorcą, potem pracodawcą, potem sąsiadem, społecznikiem, ale ojcem przede wszystkim. Sporo jest kandydatów tutaj z naszego terenu, z powiatu Zgorzeleckiego, różnych partii, różnych ugrupowań. Jak ocenia pan swoje szanse? Nie oceniam. Robię to, co mogę. Efekt końcowy nie jest zależny tylko ode mnie, tylko od woli wyborców. Ludzie powinni wybrać sami, tak jak chcą. Ja zawsze powtarzam, żeby to nie zabrzmiało arogancko, ale naród ma taką władzę, na jaką zasłużył. Zatem wybierze takich ludzi, jakich chce. I nie oceniam swoich szans, nie chcę ich oceniać. Robię po prostu tak jak w każdą rzecz, którą robię, najlepiej jak potrafię. Czyli zachęcamy do głosowania, tak. Do pójścia na wybory. Tak, lista numer 2, miejsce 24, ostatnie, ale pierwszy do działania. Pierwszy do działania. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.